Wychodząc jakby do dialogu z tą właśnie częścią opozycji, wychodziłem jakby nie było z organizacji, która no w tym sensie była częścią, prawda, tego reżimu. Czy to prawda, że był pan członkiem PZPR i dlaczego NTV usunęło film, w którym pan Janusz przyznaje się do tego, że był oficerem politycznym? Więc tak, po pierwsze, przez pewien czas byłem w tej instytucji, potem wystąpiłem z grupą ludzi zresztą. Uh-huh. Przez cały czas uprawiałem działalność wewnątrz systemu opozycyjnego, jest to szeroko udokumentowane poprzez moje działania, najpierw AZM zarejestrowanym, potem SGAP w Rzeszeniu, potem Ruch Alternatywnego Myślenia, który był organizacją już całkowicie poza systemem. I prowadził żywą współpracę z wieloma działaczami opozycyjnymi we Wrocławiu na Dolnym Śląsku. I pod tym względem nie mam sobie nic do zarzucenia, ponieważ wyrastałem akurat z takiej tradycji, gdzie nie uczono mi opozycyjności. A jeśli chodzi o oficerów politycznych, to jest pewna bzdura. Ja byłem studentem już na drugim kierunku i prowadziłem dosyć taką aktywną działalność już opozycyjną, niezależną i mnie po prostu do wojska wzięli. Troszkę się z wojskiem musiałem zetknąć z racji tego, że tato był w wojsku. No a sam musiałem odbyć służbę wojskową, praktykę zawodową, znaczy na studiach rok, a potem praktykę, tą szkołę, oficerów de facto. Jako politolog, to ja byłem, wiadomo, taki bardziej już, jak to się mówi, oficer polityczny, tak się wtedy szkoliło. Przydałoby się mieć jakiś elementarny szacunek do takich ludzi jak on, jak ja i każdy inny, którzy przychodzą z tamtego miejsca, z PRL-u wyszło mnóstwo wartościowych ludzi.